Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to jak zawsze tradycyjnie hasłami wyjętymi z broszury z Biblią na co dzień. A są to hasła zapisane w księdze proroka Daniela, gdzie w 3 rozdziale i 28 wierszu czytam: Błogosławiony niech będzie Bóg, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali. Zaś w Ewangelii według świętego Marka w 1 rozdziale i 13 wierszu czytamy: Jezus był na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Drodzy słuchacze, w życiu każdego człowieka są światła i mroki. Raz złoty chmur obłoki, a innym razem smutek głęboki. I w tę piękną, poetycką prawdę wpisuje się życie bohaterów Starego i Nowego Testamentu. Ale właściwie możemy swobodnie powiedzieć, że w tę prawdę poetycką wpisuje się także życie każdego człowieka. Dziś swoimi oczyma wiary poprzez hasło wyjęte z księgi proroka Daniela patrzymy właśnie na tę niesamowitą starotestamentową postać. Patrzymy na wielkiego proroka Daniela. Był bardzo mocno związany z Bogiem. Jego wiara była potężna. Wszystko codziennie powierzał łaskawemu, dobrotliwemu Bogu. A jednak nie jeden z nas może powiedzieć, że chyba nie była to najmocniejsza wiara, skoro nie potrafił się przeciwstawić wszelkiemu złu, które dotykało Izraelitów i dotykało go w sposób bezpośredni pośród Babilończyków. I dziś patrzymy na Daniela, który za swą wiarę wraz ze swoimi przyjaciółmi został wrzucony do ognistego pieca. Wszyscy byli przekonani, że nie ma szans, by stamtąd wyszedł żywy. A jednak Biblia nam pokazuje, że Bóg był jego tarczą, był jego wzmocnieniem, posłał anioła, który opiekował się nim. I doskonale wiemy, jak skończyła się ta starotestamentowa historia. Król Babilonii był zdziwiony, widząc żywych młodzieńców i ukarał surowo tych, którzy wymyślili tę karę dla Daniela i jego przyjaciół. Zaś na kartach Nowego Testamentu patrzymy chociażby na Pana Jezusa, który przebywa na pustyni 40 dni i 40 nocy i tam toczy wielki, potężny bój z szatanem. Tam jest kuszony, tam jest zmuszany do sprzeciwiania się Bożej woli. I też doskonale wiemy, jak zakończyła się ta historia. Na sam koniec Pan Jezus powiedział do Bożego przeciwnika: idź precz ode mnie, szatanie. A co z nami? Daniel wychwala imię Boga. Błogosławi imię Boga za to, że był dla niego tarczą, wzmocnieniem i posileniem. A ja? Ja także muszę przeżywać, być może także dziś, wiele trudnych, ciężkich chwil i sytuacji. Być może i moja wiara tak samo będzie mocno doświadczana. Może nawet popłyną łzy. Może nawet będzie wydawało mi się, że wokoło jest ciemno i nie jestem w stanie postawić jakiegokolwiek kroku. Ale chcę Tobie powiedzieć, że Bóg ma staranie o każdego z nas. Każda wiara jest próbowana.
Dotąd nie przyszło żadne doświadczenie, które przekraczałoby siły nasze, ale z każdego doświadczenia Bóg da wyjście. On posyła na Twoją, moją drogę życia anioła, który osłania nas tarczą swej opieki. Rację ma Jan Kochanowski, który powiada, kto się w opiekę podda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. To znaczy, że jeśli ja oddam się w ręce Boga, jeśli ja Mu całkowicie zaufam, jeśli ja się Go mocno uchwycę, to nie muszę się lękać, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Chcę zakończyć słowami pieśni, która niech będzie modlitwą dzisiejszego dnia. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o Jego ramię oprę się, bać nie muszę się, ani ronić łez. Gdy o Jego ramię oprę się, Boże ramię, to jest w ucisku pewny gród. Boże ramię, do niebieskich mnie zawiedzie wrót. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Błogosławionego, dobrego dnia, strażacy. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów i chwalcie za udane działania ratownicze Najwyższego, łaskawego, dobrotliwego Boga. Pozostańcie z Bogiem.